zawiesiłać się na profesjonalnym turnieju. Raz. Czy to jest twój pierwszy raz? No właśnie, jak kopałeś mnie. Jak widzisz, jesteś jak prawicę. Dobrze, a ty kolego? Pierwszy raz, czyli obaj panowie mają pierwszy raz. Także proszę o doping, bo wstydzą się troszeczkę przed wami. Dlatego kto zwycięży ten pojedynek? Wszyscy z zapartym tchem podziwiali, co się dzieje, i zwycięzcą został Marcin Szycza! Słuchaj, sam bym tego lepiej nie zrobił, zwycięzcą został Marcin. Damian Olektański i Krzysztof Krupiewski. To jest Damian, syn Goliata, i to on pokaże wam, jak się walczy w dzisiejszym turnieju. Słuchajcie, no dopingujcie troszeczkę, jeszcze troszeczkę emocji przyda się właśnie, bo to jest naprawdę ciekawy pojedynek. Kolejny pojedynek eliminacyjny, kategoria Open Publiczności. I zobaczymy, kto tym razem zwycięzcą wyjdzie z tego pojedynku. Szybki start i zwycięzcą! Został! A drugą szansę! Paweł Czapliński. I zwycięzcą! Został! Paweł Czapliński! Kamil Kapała i Emil Kowalczyk. Słuchajcie, ja ładowałem baterię, a w międzyczasie zwycięzcą został Kamil Kapała. Damian Olektański i Paweł Czapliński. I kto wygra ten pojedynek? Strongman Damian czy Falstart! Kamil Kapała, pierwsze ostrzeżenie! Kamil Kapała! Bartek i Kamil są już przy stole! Pojedynek o wejście do półfinału! I kto zwycięży ten pojedynek? Kamil czy Bartek?
publiczności. Ale czy został ktoś jeszcze z publiczności, kto będzie ich dopingował? Zwycięży Paweł Czukranin! Się w eliminacjach. Zwycięzcą ręką przeszedł Damian do finału. Kamil ma jedną porażkę. Więc powiedz mi, kto zwyciężył na pewno? Damian czy Kamil? Damian czy Kamil? Kamil! Dobra, Piotrek. Panowie, są przy stole. Sędzia ustawia nadgarstki. Muszą być wyprostowane. Obaj skupieni, obaj spięci na maksa, poprawiają pozycję startowo, sprawdzają uścisk i za momencie zobaczymy, kto lepiej ustawi się przy stole, który z nich zwycięży. Pojedynku, kategorii, finał, open publiczności. Nathan, jak myślisz, kto wygra ten pojedynek? A ja mam nawet czerwone. Zwycięży lepszy! Walczycie na ręce, ewentualnie na całe ciało, no ale gdzie kurde stół lata po całej scenie, nie? Jeszcze raz. Jeden faul jednego i drugiego, czyli w tym momencie zero fauli. Walka